I pora na naszego drugiego gościa, którym jest Artur Brzyski. Brawa. Artur jest dyrektorem rozwoju w firmie Insys. I o czym nam będzie mówił Artur? W sumie to będę mówił o tym, jak wykorzystać projektowanie, design thinking. Trochę case'ów więcej o tym, co powiedział Rafał. Najpierw powiem trochę o mnie. Okay. Ja pracuję faktycznie w firmie Insys. Z doświadczenia mam taki luksus, że mogę się zatopić zarówno w projektowaniu, w strategii, jak i już w egzekwowaniu tej strategii, a także już w pracy operacyjnej. Gdzieś zaczynałem faktycznie od tej strategii, od zarządzania. Jestem też trenerem, konsultantem. Tak to dodatkowo jeszcze lubię biegać i wspinać się po górach. Ostatnio chcę to połączyć i biegać po górach. W firmie Insys pracuję jako dyrektor do spraw rozwoju. Firma zajmuje się technologiami wideo dla dosyć dużych spółek medialnych w Polsce. Ale o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? Chciałbym dzisiaj powiedzieć, dlaczego warto projektować, a kiedy nie warto projektować. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, że nie ma projektowania bez badań i że to jest nieodłączny czynnik, który wskazuje, że jesteście faktycznie projektantami, a nie tylko tak możecie o sobie powiedzieć. A także o tym, że najlepsze projektowanie jest z klientami, o czym też Rafał tutaj powiedział. Trochę dodam od siebie, niedawno skończyłem 30 lat, więc będę wtryniał takie jakieś przemyślenia starego człowieka o tym, co mi się w życiu wydarzyło i co by było, gdybym wiedział o design thinking, czy o tym, o czym wiem teraz więcej i chciałbym wam to przekazać. Chciałem na początku zapytać, ile osób jest z branży startupowej albo chce pracować w startupach? Okay. Ile osób pracuje w social media? Tak zwanym, albo chciałoby. Ile osób pracuje w agencjach, obsługuje klientów, ogólnie branża B2B? Okay. A ile osób nie ma nic wspólnego z powyższymi? Okay. No dobra, tak mniej więcej myślałem, że będzie rozkład mniej więcej równy. Pierwszy case dotyczy mediów. W latach 2002-2004 miałem przyjemność, wtedy jeszcze byłem w liceum i na początku studiów, miałem przyjemność prowadzenia własnej gazet. Najpierw to była gazetka szkolna, a później to była gazeta wolnorynkowa, która faktycznie zarabiała na siebie. Drukowaliśmy ją, były w niej reklamy, rozdawaliśmy ją studentom, a w liceum faktycznie rozdawaliśmy ją uczniom tego liceum. W 2002-2004, w 2004 powstał Facebook. Co się działo? Ludzie czytali tę gazetę, komentowali artykuły, w sensie pisali mi na maile pod artykułami i potrafiłem dostać po 10-20 maili w liceum na temat tego artykułu, który gdzieś tam był napisany. Przesyłali fotki, ponieważ chcieli, żeby je opublikować. Przesyłali teksty, bo też chcieli, żeby opublikować. Szerowali jakieś ciekawe informacje, a dziennikarze, czy tak naprawdę moi koledzy, koleżanki gdzieś w moim wieku, generalnie chcieli pisać o tym, gdzie byli na koncercie, gdzie byli na wakacjach, co im się podobało, co jedli na śniadanie, jaki mają dobry przepis na coś tam, więc całość tego przypominała mi to, co dzisiaj możemy nazwać social media i tak naprawdę gdybym to dobrze przemyślał, to tak naprawdę prawie zostałem najmłodszym miliarderem na świecie, tak jak ten człowiek, to jak w tym wieku, w 2004. A tak to dlatego, że robiłem social media przed Zuckerbergiem i jakby takie wnioski z tego doświadczenia mojego w tamtym czasie są takie, że innowacja to nowy sposób zaspokojenia starych potrzeb i to jest właśnie to, o czym powiedział Rafał, tak? Że być może teraz design thinking jest tym buzzwordem, ale ta potrzeba zostaje. Ludzie mieli tę potrzebę szerowania tych informacji, tych fotek, tylko tak naprawdę nie mieli kanału. Jak gdybym się nie skupił na moich czytelnikach, a skupił się na moich dziennikarzach, może bym odkrył to wcześniej i bym zrobił takiego Facebooka wcześniej. No niestety nie wyszło, tak? Inna rzecz i taka konkluzja jest taka, że nie wszystko trzeba projektować, że social media to jest kolejny buzzword i kolejna moda i kolejne narzędzie, ale tak naprawdę te mechanizmy w ludziach są, mechanizmy wypracowane, jak zaspokoić te potrzeby i tego akurat nie trzeba projektować, trzeba nauczyć się to wykorzystywać.
Następny case to są lata... Lata 2008, 2006, 2008 bodajże. Poszedłem w internety, już faktycznie. Otworzyłem startup. I tak, w tym czasie byłem badaczem, analitykiem rynku pracy. Podczas moich analiz wyszło mi, że jest nisza, że właściwie studenci, akademickie biura pracy czy biura kariery, uczelnie i pracodawcy nie mają żadnego kanału, w którym mogą się połączyć, a jest bardzo duża rzesza osób młodych, które nie mają pracy. Wtedy to była abstrakcja, ponieważ wszystkim się wydawało, że pracy będzie dużo. To było zaraz przed kryzysem finansowym i nikt nie widział jakby jeszcze potrzeby, żeby coś z tym robić. Ja tą niszę jakoś tam jako analityk wykryłem. I znalazłem człowieka, który miał dużo pieniędzy, on znalazł mnie, jakoś się tak znaleźliśmy. Dzisiaj byśmy go nazwali inwestorem. Wtedy po prostu był koleś, który miał kasę i powiedział, dobra, zróbmy to. Nie? No i zrobiliśmy ten portal. Wyglądało to tak, że ja projektowałem chyba z pół roku projektowałem. W Excelu robiłem makiety, bo nie wiedziałem, że jest jakieś inne narzędzie do tego. No i zaprojektowałem ten portal, każdy ekran, każde możliwe przejście. Zaczęliśmy to dewelopować. Dewelopowaliśmy, chyba z rok to trwało. No i dobra, wreszcie powstał ten portal, w miarę to wyglądało. Ruszyliśmy i klapa. Właściwie nikt nie chciał z nami gadać, nikt nie chciał tego kupić, nikt się tam nie logował, nic się nie działo. Tak? Więc stwierdziłem, że jak już poświęciłem te półtora roku życia, to coś muszę z tym zrobić. I zamiast rozmawiać o tym, dlaczego, znaczy, że państwo nie chcą naszej oferty, tym marketingowym, jakie to nie jesteśmy fajni, ile to nie mamy fajnych funkcji, zacząłem pytać, co trzeba by im, żeby oni zaczęli z nami współpracować. I oni wszyscy stwierdzili, że z tych funkcji, które to mamy, to tak naprawdę nic ich nie interesuje. Oni mają problem z dotarciem do młodych ludzi ze swoją ofertą, ponieważ są takie kanały jak Praca, Pracuj.pl. Coś dzisiaj mamy pecha. Są takie kanały jak Pracuj.pl na przykład, ale one docierają do wszystkich. Nie ma kanałów, żeby dotrzeć tylko do studentów i oni by wystarczyło, żeby mieli taką stronę, podstronę, gdzie by opisali tylko coś o sobie. Uczelnie powiedziały w sumie to samo i oni są w stanie w sumie zapłacić. Nie muszą płacić za efekt rekrutacji i tak dalej, tylko oni chcą po prostu mieć gdzieś miejsce, w którym będą przekierowywać swoją komunikację na to. I wystarczyło, że otworzyliśmy tak naprawdę takie podstrony, jakoś, gdzie kod się wklejało po prostu HTML-owy i to wszystko. Jakby z tych wszystkich półtora rocznych developmentów i projektowania wystarczyło wymyślić coś takiego i by to weszło. Zmieniliśmy model biznesowy, opierając się na to, zmieniliśmy wszystkie oferty. Faktycznie zaczęliśmy obsługiwać im te podstrony i dbać o to, żeby ludzie tam wchodzili, no i udało się, tak? Jakby strona zyskała tam jakąś dochodowość operacyjną. I co? No i okazało się, że gdybym klientów spytał na początku, to oszczędziłbym mnóstwo czasu, energii i kasy. To jest jakiś tam jeden wniosek. A inny taki, że w sumie uruchomiłem startup i w tym czasie nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo. Więc można było to robić i robiło się to, zanim była taka moda, bo startup to też jest jakby kolejna moda kariery. Jakie wnioski dla projektantów i startupowców, które chciałbym przekazać wam z tego doświadczenia? No byłem tym analitykiem i wykryłem jakąś niszę i tak naprawdę robiłem te badania, ale badania same w sobie nie mają żadnej wartości, tylko właściwe wnioski mają wartość. I żebyście mieli taki etap, żeby wyjść z Google'a i wyjść z badań, zacząć wnioskować i faktycznie zacząć pytać ludzi, co oni o tym myślą. Inna rzecz, że właśnie trzeba rozmawiać od samego początku z tymi klientami, a także to, o czym mocno mówił Rafał, że model biznesowy i cała strategia musi być wynikiem potrzeb i wartości, a nie cech i funkcji. I bardzo często w startupach i w jakby tych genialnych pomysłach wychodzimy od tego, że super, obsłużymy taki proces taką funkcją, a tak naprawdę nie zastanawiamy się, czy to jest faktycznie komuś potrzebne. Z dużo biznesów tak ginie. Następne case study, już dosyć współczesne. Usługi niecyfrowe, Makerspace. Ktoś zna takie miejsce zakład w Poznaniu? Miałem jakiś tam swój niewielki udział w początkach tego całego przedsięwzięcia. A wszystko zaczęło się od tego, że właśnie na tych studiach, o których Rafał mówił,
Wziąłem taki projekt gdzieś bardzo świadomie, który nie był cyfrowy, bo już pracowałem 8 lat w świecie cyfrowym, bardzo mnie to gdzieś przytłaczało. Obudziłem się kiedyś z taką straszną myślą, bo przeczytałem gdzieś w internecie, że wybuchnie plama na Słońcu i jak ona dotrze do Ziemi, to wszystkie macierze dyskowe przestaną działać i właściwie cały dorobek 8 lat mojego życia, który był tylko cyfrowy, zginął i właściwie nic by po mnie nie zostało. A jednocześnie ludzie wydawało mi się, że przestaliby mieć jakiekolwiek możliwości funkcjonowania bez tego, więc jakoś trafiliśmy z tym zakładem na siebie, gdzie tam oni chcieli pokazywać ludziom, że jakby można tworzyć, można być projektantem, można być twórcą i nie trzeba tego robić w świecie cyfrowym. Okay. Spotkaliśmy ich, oni wynajęli dużą przestrzeń właśnie na Jeżycach, te, w które są teraz. I mieli taki pomysł, żeby zrobić coworking, że będą zapraszać ludzi, którzy teraz już prowadzą swoje biznesy w garażach i oni do nich przyjdą i będą jakby współpracować ze sobą na tej zasadzie, jak są coworkingi z biurkami, tak ludzie po prostu przyjdą i będą tam pracować. I jakby gdzieś mi to od razu nie grało, bo tak sobie jakoś coś czułem wewnętrznie, że to chyba tak nie wygląda, jak ktoś sobie dłubie w garażu, to dlatego, że to lubi robić w tym garażu i że nie można na tym oprzeć swojego biznesu. Więc po prostu zaczęliśmy wyobrażać sobie, jakby to miało wyglądać, że ten człowiek przychodzi i co dalej. No i dobra, jakby stwierdziliśmy, że dobra, spróbujemy. Zrobiliśmy otwarcie tego zakładu. I zaraz na samym początku przedstawiliśmy kilka firm, które faktycznie gdzieś tam wyrażały chęć przeniesienia się, to co one robią. Przyszło około 140-150 osób i od razu daliśmy im na twarz ankiety, czego oni tak naprawdę potrzebują. I z jednej strony spytaliśmy, czy chcieliby przenieść swój biznes tam, a z drugiej spytaliśmy, czy chcieliby się czegoś nauczyć od nowa, bo w sumie nie umieją, ale by chcieli. Wyszło, że właściwie przeważająca ilość osób to tak naprawdę przyszła tu, żeby się czegoś nauczyć, a nie żeby już wykonywać, bo najpierw muszą się nauczyć, żeby później wykonywać. Więc zaczęliśmy faktycznie w ten sposób ustawiać ten cały model biznesowy. No fantastyczną rzeczą, jaka się wydarzyła, to było to, że jak zaczęliśmy działać z tym zakładem, to tam było pusto i właściwie nie było maszyn. Po tym dniu otwarcia, nawet jeszcze przed, ludzie zaczęli przychodzić i przynosili maszyny, przynosili narzędzia, jakby w ogóle byli zachwyceni samą ideą i zaczęli to miejsce tworzyć. Razem z tymi ludźmi znowu z nimi rozmawialiśmy, czego oni by potrzebowali i zmienialiśmy ten model. Ostatecznie skończyło się tak, że faktycznie zakład swój model biznesowy oparł o to, że uczy i robi warsztaty. Jak sobie zobaczycie na ich Facebooka, no to właściwie to jest główny core ich działalności. Co się okazało? Dla mnie jakimś takim odkryciem było to, że jest świat poza internetami i że jakby można to robić i mieć z tego satysfakcję. A inną taką właśnie fajną refleksją było to, że jak robisz coś dobrze i robisz to z pasją, to ludzie przyjdą i ci pomogą zupełnie bezinteresownie. Ja zupełnie bezinteresownie zakładowi pomagałem i mnóstwo ludzi przyszło i to miejsce współtworzyło. Jakie są wnioski dla projektantów i startupowców? Żebyście projektowali z ludźmi, a to ludzie wam powiedzą, jak chcą, żeby ta usługa, ten produkt wyglądał. I zrobią to najlepiej, jak się da. Żebyście nie zawsze wy wymyślali, ale zawsze podeszli do ludzi. Liczy się ta iskra Boża, bo jak Ford powiedział, gdybym zapytał ludzi, czego chcą, to by powiedzieć, że szybszych koni, więc jakby trzeba mieć gdzieś taką wizję i gdzieś tam pójść dalej, ale jednak, żeby z tymi ludźmi projektować. Inna rzecz to taka, że projektuj usługi, to znaczy niech ten pomysł wydarza się w czasie. Tak? W sensie, że zastanów się, to trochę Rafał mówił, że jakby co się dzieje przed twoją usługą i po twojej usłudze i zaprojektuj całą ścieżką, tak jak w tym urzędzie patentowym. Oni myśleli, zaczynają od kroku 1, okazało się, że był 8. Tak naprawdę całą ścieżkę trzeba obsłużyć. Jakie wnioski jeszcze? Nie bój się zmieniać pierwotnych założeń. To, co było świetne w pracy z zakładem i z ludźmi z animatorni, to właśnie to, że oni byli otwarci na tą zmianę codziennie. Jakby było pytanie, kiedy zmieniać strategię, czy robić ją na 30 lat, jak ona często się zmienia, ona się może zmieniać z dnia na dzień i ona się faktycznie w zakładzie z dnia na dzień zmienia. I gdzieś tam myślę, że osiadła, ale jakby nowe rzeczy, nowe maszyny dochodzą i to się tam zmienia. Inna rzecz, pracuj iteracyjnie i właśnie to, co też cały proces design thinkingowy ma w sobie wszyte, czyli zaczynamy, próbujemy, testujemy, ulepszamy i robimy to cały czas, nigdy z tego nie schodzimy. Czwarty case study, którym chciałem wam opowiedzieć, to jest właściwie moja praca od ostatnich 5 lat, czyli branża B2B, obsługa klientów. I takie wyzwanie, które gdzieś sobie postawiłem, odgadnąć, co klient ma na myśli. Tak?
co się działo i jakby to doświadczenie każdy, kto pracuje w B2B pewnie ma. Chwileczkę. Generalnie jak ktoś obsługuje klientów, to wie o tym, że klient przychodzi i mówi, ja bym chciał to. I generalnie tak sobie mówi, że ja bym chciał, nie wiem, dom. I my, okej, dobra, to my robimy domy, to szybko zbudujemy ci ten dom, analizujemy, robimy, coś tam jeszcze skonsultujemy, pokazujemy efekt. Jest to na przykład po prostu biały dom z białym płotkiem, trawką i tak dalej. A klient mówi, że on to właściwie to chciał mieszkać w wiatraku i w ogóle to nie o to, nie o to prosił. No to od nowa, tak? Zawalamy terminy, zawalamy budżety, jakby wszystko jest nie tej jakości. No i zamiast domu mamy coś takiego na przykład. Tak? I to jest jakaś tam codzienność, z którą się faktycznie mierzyłem i postanowiłem sobie, że zrobię wszystko, żeby się tak nie działo w projektach, w których ja pracuję i w firmie, którą zarządzam. I tu mam taki case, od którego wydaje mi się, że dotarłem na właściwą ścieżkę i tą ścieżkę za chwilę później chciałem wam pokazać, jak ja pracuję. Przyszedł do nas klient, którym jest Canal Plus i powiedział, że w sumie też wpadli na to dosyć późno, ale ludzie oglądają mecze i nie oglądają ich w telewizji. Oglądają je w internecie i oglądają to nielegalnie. Zróbmy coś, żeby ludzie oglądali to legalnie. My mamy przecież do tego prawa, więc nadawajmy je w internecie legalnie. No i przyszli do nas z mnóstwem makiet, z mnóstwem pomysłów. Naprawdę ten projekt był mega rozmuchany i powiedzieli nam, okej, zróbcie to w miesiąc, tak? Macie miesiąc, za miesiąc to ma ruszyć. I my powiedzieliśmy, że no dobra, zrobimy to w miesiąc, czyli zrobimy portal www i aplikację mobilną, ale zróbmy to po naszemu, tak? Zaprosiliśmy faktycznie klienta do siebie, wzięliśmy kibiców od nas z firmy i zrobiliśmy wspólnie warsztat. Warsztat, który dzisiaj nazywam Design Kick-off i później wam pokażę. I doszliśmy do tego, czym jest to minimum potrzebnej wartości, żeby to mogło się zadziać. Tak? W ciągu właściwie 6 godzin wypracowaliśmy koncept, który się niedużo zmienił. No i zdążyliśmy w ten miesiąc, wykonaliśmy tą aplikację. Ona gdzieś tam w wersji takiej pilotażowej istnieje i cały czas ją rozwijamy. Jakoś w ten weekend chyba dojdą nowe sporty, bo na początku była tylko Liga Polska, teraz dojdzie bodajże Liga Angielska i Żużel. Więc ta aplikacja cały czas się rozwija. Co się okazało? Podczas tego całego warsztatu okazało się, że klienci zaczęli pracować dla nas, a nie tylko my dla klientów, że tak się da. I że klienci powiedzieli, że okej, my wymyśliliśmy to wszystko, jakby przynieśliśmy te 35 makiet i te nasze pomysły, ale tak naprawdę przyszliśmy do was, bo chcieliśmy, żebyście nam to wymyślili lepiej. I klienci nie mieli z tym problemu. Forma design thinkingu i wciągnięcia ich w ten proces spowodowała, że nie bali się porzucić starych pomysłów i faktycznie przeszli na nowe myślenie, przez co się udało i w czasie, i w jakości to wszystko dowieść. Jakie jeszcze wnioski? Startuj z tym minimum potrzebnej wartości. To się gdzieś wiąże z tym, co wcześniej przeżyłem przy moim pierwszym startupie, w którym faktycznie gdybyśmy od razu dali to, co jest najbardziej potrzebne, to by od razu wyszło. No i nie idź na łatwiznę pierwszych pomysłów. To znaczy, jak wpadacie na coś od razu, to prawdopodobnie to jest zbyt proste i zbyt łatwe i warto jeszcze się trochę pomęczyć w tym chaosie i wyciągnąć to wnioski gdzieś dalej. I teraz tak, o tym warsztacie może za chwilę zdążę powiedzieć. Jak projektować? Ogólnie projektowanie w takiej firmie, która dużo rzeczy wytwarza, nie może istnieć samo dla siebie. Tak? Gdzieś zawsze jest połączenie z działem R&D, który bada pewne technologie i możliwości. To daje taki background do tego, że jak wy coś zaprojektujecie z użytkownikami, to będzie to możliwe w ogóle do wdrożenia. Więc R&D powinno uzupełniać design o możliwości, dać im pewne ograniczenia i ramy. Z kolei produkcja musi to ostatecznie wykonać, więc połączenie designu i produkcji to powinna być też pewna translacja z języka projektowego na język wykonawczy. Niestety projektanci, ja mam też taką możliwość zatrudniania wielu projektantów, bardzo często wymyślają, wpadają na genialne pomysły, ale mam bardzo dużą trudność przekazania tego do działów wykonawczych, więc częścią projektowania powinno być właśnie też we właściwym języku
oddanie tego, jak to powinno być wykonane. To się zdaje łatwe, a jednocześnie bardzo mało osób faktycznie posiada tą zdolność. Kiedy w ogóle mówimy o projektowaniu i o designie, jest taka drabina designu. Taka pani w książce Managing Design for Profit o tym opowiedziała. Tak naprawdę na samym początku w firmie może nie być w ogóle projektowania. Może być też taka sytuacja, że kiedyś ktoś zaprojektował i robimy to cały czas tak samo. Po prostu zawsze tak robiliśmy, więc tego nie będziemy zmieniać. Możemy też kopiować, benchmarkować i robić to, co inni, ale wtedy też nie możemy mówić, że w firmie są projektanci. I tak pracuje większość firm na rynku. Projektowanie zaczyna się od momentu, kiedy coś zaczynamy stylować. Wtedy pojawiają się w firmach IT na przykład UX-i, a tak naprawdę user interface designerzy, którzy zaczynają malować makiety. Nie ma tam jeszcze badań, nie ma jeszcze testów z użytkownikami. Jest jakiś człowiek, który po prostu zaczyna myśleć bardziej graficznie. Są jakieś początki projektowania. Następnie jest ułożony proces projektowania. Tak, czy już są te badania, jakby jest ten design thinking, to wszystko się kończy jakimś efektem. I jakby w tej drabinie jest taki sufit, że jakby zatrudniając tych specjalistów i mając nawet najlepszy dział, możemy po prostu robić najlepsze produkty w swojej kategorii. Ale nie do końca jeszcze to jest coś, czym możemy zawojować świat. I tutaj ta pani mówi, że tak naprawdę design taki prawdziwy to zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy go wykorzystywać do innowacji. I design thinking właśnie między innymi do tego służy, że zaczynamy szukać szans na to, jak te stare potrzeby zaspokoić w nowy sposób i projektujemy nowe sposoby zaspokajania starych potrzeb. Jeżeli wpiszemy to w strategię firmy, że ona w taki sposób działa, to jesteśmy jeszcze wyżej i trudno nas pokonać, a jak już w ogóle management w to wierzy i zaczyna tak całą firmą układać i sterować, żeby wszystko oprzeć właśnie na takie projektowanie, to jest najwyższy sposób projektowania, jaki firma może osiągnąć. Co w ogóle daje design? Design w ogóle tak na co dzień daje po prostu więcej zabawy i jakiejś satysfakcji z pracy. Daje też więcej pieniędzy i to jest to, że klienci wracają po design. Nam na początku w Insysie było trudno sprzedać pierwszy warsztat projektowy. Teraz nie mamy z tym żadnych problemów. Po prostu klienci wracają, mówimy, chcemy więcej, bo mniej wydaliśmy na projekt, szybciej dostaliśmy to, co chcemy i to dokładnie odpowiada na potrzeby użytkowników. Więc tak naprawdę szybciej im się inwestycja zwróciła i szybciej mogą zainwestować w następną. Daje dużą elastyczność firmie, bo jeżeli macie kompetencje projektowe, to szybko badacie potrzeby i szybko na nie odpowiadacie, więc szybko jesteście w stanie odpowiedzieć na zmieniający się rynek. No i daje więcej sukcesów na rynku, bo jak zrobicie dobrze to projektowanie, to rzadziej się mylicie. Design to mniej właśnie, mniejsze ryzyko inwestycji, mniej problemów z klientami, mniej czasu, jaki potrzebujecie na przepracowanie, bo mniej jest poprawek, no i mniej pomyłek. Ogólne wnioski. Wy już wiecie o tym, że jest design thinking, wy już wiecie o tym, że można projektować, więc tak naprawdę możecie pracować bardziej świadomie i popełniać inne błędy niż na przykład ja popełniałem. A tych błędów nie bójcie się popełniać, ponieważ to jest w sumie wspólna cecha zarówno projektantów, jak i startupowców. To znaczy ludzie się mylą, poprawiają to, wyciągają wnioski i próbują zrobić coś lepszego. Ile mam czasu? No tak, już zbliżamy się do końca. Tak? Okej. Dobra, w takim razie przejdę szybciutko. Jeszcze nie przez to. Ogólnie zatrudniamy, szukamy na gwałt project managerów. Gdyby ktoś miał chęć, to zapraszam. Dobra, opowiem wam króciutko i tylko przelecę przez to, ale jak zacząć w ogóle projektowanie, jak pracę z design thinkingiem. Wszystko, co mówimy teoretycznie, przekazałem w formie takiego warsztatu. Dostaniecie to w prezentacji, więc będziecie mogli, jeżeli chcecie sami spróbować konkretnie narzędziami krok po kroku przejść przez ten proces z klientem. Cała trudność była właśnie z nami taka, że klient przychodził i trzeba było wyciągnąć z jego głowy, co on myśli, żeby się wstrzelić z tym pomysłem, że on chce w tym wiatraku mieszkać, a nie w tym domku z białym płotem. To szybko przelecę może. OK.
Okay. Co jest potrzebne do tego procesu? Pokój, dwa stoły, krzesła, 3 do 6 godzin, kartki A0, kartki A4, post-it i markery, moderator, zespół interdyscyplinarny i przynajmniej dwie osoby od strony klienta, najlepiej, żeby były decyzyjne. I zaangażowanie zarządu firmy, w której pracujecie, albo wasze po prostu. Jest to połączenie takiego kick-offu, które powinno wystąpić w każdym projekcie, z design thinkingiem. Okej, to może szybko przelecę. To też. Okay. Całość polega na tym, na czym design thinking się opiera, czyli najpierw eksplorujemy jakiś temat, a później wybieramy. I takich iteracji wykonujemy kilka i w ten sposób dochodzimy do właściwych wniosków. Na początku zawsze robię rozgrzewkę z klientami. Próbowałem robić warsztaty bez rozgrzewki, takiej intelektualnej, i zawsze mi nie wychodziło. Rozgrzewka jest w ogóle bardzo ważna. To najlepiej, żeby to była taka rozgrzewka, w której jest trochę zabawy i rozgrzewa się tą lewą i prawą półkulę. Później przechodzimy do celów i pytamy po prostu klientów, jakie macie cele w tym projekcie. Robię to w ten sposób, że nie robimy sobie pogadanki, tylko daję post-ity i mówię, wypiszcie najważniejsze cele w projektu, każdy na jednej karteczce. Oni je szybko wypisują. Ja jako moderator zaczynam je przyklejać na tablicy, grupować i wychodzą mi pewne zależności i wtedy mówię, to są główne cele w tym projekcie. Rozgrzewam przy okazji do narzędzia, mówię o tym, co jest im najbliższe. Oni sobie mówią, dobra, wtedy osiągniemy sukces. Więc pytam, kiedy ten sukces będzie? Właściwie odtwarzamy ten proces, oni mówią, sukces będzie wtedy, kiedy będzie to, to i to. Zaczynają mi się pewne grupy budować i wtedy wiem przynajmniej, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że projekt odniósł sukces. Następnie przechodzę do propozycji wartości. Robię to w bardzo podobny sposób. Tak? Pytam po prostu ludzi, dlaczego mielibyście wykonać tę usługę, tak? Dlaczego chcielibyście skorzystać z tego produktu? Co jest ważne przy korzystaniu z takich produktów? I oni wypisują, zaczynam to grupować. Jak już to mam, to mówię, żeby wybrali 3 najważniejsze. Jak mam te 3, to rysuję taką zmienną wartości, krzywą wartości. Mówię, te 3 są najważniejsze i wypisuję też wszystkie inne, które mi się ułożyły. To jest bardzo ważne, bo wtedy odwołując się i klient, kiedy mówi, no jeszcze zróbcie poprawkę do tego i tego, bo to wtedy się odwołuje do tego, że w sumie to nie jest takie ważne powiedzieć, że te wartości są najważniejsze, dlatego się na nich nie skupiliśmy. Być może można negocjować, żeby daną zmianę nie wprowadzać. Co później robię? Mam już wcześniej przygotowane też grupy takich wartości i pytam, dla kogo produkt jest bardziej. I to też jest bardzo ważne, bo to, co powiedział też Rafał, że często produkty są dla wszystkich. Tak? Ja wtedy pytam, czy to są produkty bardziej dla tych osób, dla tych kobiet 20, czy bardziej dla tych 50? Czy to bardziej dla ludzi z miasta, czy bardziej ze wsi? Czy bardziej dla ekstrawertyków, czy dla introwertyków? I wtedy trzeba dokonać wyboru. I to jest w sumie najważniejsze, bo to układa nam cały proces dalej. Bo już mamy zamiast persony, która jest dosyć trudnym narzędziem, gdzieś buduje się obraz tej osoby. Trzeba podjąć decyzję. Najwięcej dyskusji z klientem jest wtedy. Klienci się kłócą zazwyczaj między sobą też, ale dochodzimy do pewnych wniosków. Później dzielę ich na 2 grupy. Proszę, żeby zbudowali model mentalny i wtedy zaczynamy daną usługę czy dany produkt układać w czasie. Czyli najpierw zastanawiamy się, co robi klient, a później co możemy mu zaoferować. Kiedy to mamy, robię szybkie prototypowanie. Daję im kartkę A4 i mówię, narysujcie, jak sobie wyobrażacie na przykład główny ekran tej usługi. No i każda z osób tam rysuje coś innego. Tak? Daję im na to 3 minuty i minutę, żeby sobie o tym opowiedzieli. Następnie robię drugą rundę i mówię, spróbujcie narysować jeszcze raz, ale tak, żeby wyciągnąć to, czym się zainspirowaliście i żeby to wszystko było jakoś bardziej spójne. No i faktycznie zamiast tych 4 robią nam się 2. Tak? Więc daję im kartkę A0 i mówię, narysujcie teraz na czysto. No i to jest najdłużej, schodzi to pół godziny. No i docierają już do jednej wersji. Tak? Mam 2 grupy, które robią to równolegle. I mam 2 wersje po tym czasie. I te 2 grupy zaczynają to prezentować. I na tą prezentację zapraszam zarząd mojej firmy. I oni siadają. I sytuacja jest wtedy niesamowita, ponieważ zarząd wykonawcy siada, a klient sprzedaje pomysł nam. I to faktycznie się dzieje. Tu miałem zdjęcie, ale chyba go nie ma.
Klienci próbują przekonać zarząd, żebyśmy my to zrobili. I nasz zarząd oczywiście mówi super i samoklaski, i aplauz, i gratulacje, i faktycznie wszyscy są zadowoleni, bo my to zrobimy tak, jak oni wymyślili. No i generalnie jest jakaś radość i wszyscy wychodzą zadowoleni, dużo lepiej się później pracuje. To są zdjęcia z jakiegoś tam przykładowego design kick-offu. Jakie są z tego profity? Taki sposób pracy, po pierwsze przełamuje lody, to co też mówił Rafał, mogę potwierdzić, zazwyczaj wszyscy siadamy po obu stronach stołu i wszystko jest spięte, a nagle pierwszy sukces, pierwsze karteczki, coś się dzieje, małe sukcesy w każdej iteracji i grupa sama nam się buduje. Lepsza jest komunikacja, bo coś przeżyliśmy razem, coś zaprojektowaliśmy, łatwiej nam się odnieść do tego w późniejszej komunikacji. No i jest zaufanie, tak? Bo też z naszej strony są doświadczeni projektanci, więc tam nikt jakby z niczym dziwnym nie wypala i oni ufają, że pracują z właściwymi ludźmi. Jest mniej próśb o zmiany, ponieważ zawsze możemy się odwołać do tego, że przecież tak to zaprojektowaliśmy, ale z jednej strony oni mają mniej, klienci mają mniej problemów z tym, że my też coś zmieniamy. Można coś łatwo dosprzedać, no i efekt jest po prostu lepszy. Chyba tyle. Dobra, to pytania. Tak? To my już w międzyczasie też poprosimy naszego trzeciego gościa do instalacji, prezentacji, a w międzyczasie pytania. Na jednym slajdzie mignęło słowo Scrum. Mhm. Ja jestem z działki IT R&D i podejście zespołów programistycznych, czy w ogóle zespołów deweloperskich jest takie, że oni lubią Scruma, lubią pracować w tym i widzę design thinking jako fajne uzupełnienie tego. Tylko jak łączysz jedno z drugim, ponieważ Scrum nakłada pewne dość sztywne ramy i w zależności od tego, jak projektujesz sprinty, jak widzisz mapowanie między rolami, na przykład skąd bierzesz product ownera i jak planujesz kolejne sprinty w kontekście tego warsztatu, który robisz, czy potem na przykład ponawiasz to po jednym, po dwóch, po trzech sprintach, jak jakby łączysz to? Zakładam, że pracujecie w Scrumie, chyba że pracujecie w innej metodyce. Metodykę zawsze dobieramy do projektu i do klienta, bo do Scruma to trzeba mieć jednak właściwego klienta. Wiesz co, to jest bardzo niezależne. Ten warsztat, o którym ja powiedziałem, to jest warsztat początkowy. My wcale nie mówimy, że tak to zrobimy, jak to wyszło. To jest taki właśnie icebreaker i przekonanie do klienta, że da się, zaufajcie nam, zrobimy to dobrze. Tak? Zupełnie niezależne i później w każdej kolejnej iteracji projektanci robią swoje, pracują tą metodą, dokonują jakichś tam projektów, które zespół IT wdraża. Tak? Zupełnie jest to niezależne. Design thinking jest w Scrumie, a to co pokazałem jest przed tym wszystkim. Tak? To chodzi tylko o to, żeby przekonać klienta do tego, że projektowanie jest OK, tak? Że nie musimy pracować kaskadowo, nie musimy wam przez rok mówić, jak to będzie wyglądać, a później to zrobimy, a wy nam powiecie, że to w sumie to nie o to wam chodziło. No? Więc jak najbardziej, Scrum się po pierwsze uzupełnia, po drugie się nie wyklucza, tak? Jednego z drugim. Jeszcze ktoś ma pytanie? Rafał? To fantastyczny ten początek, a powiedz mi, jak dalej wykorzystujecie jeszcze? Bo tutaj to, co zrobiliście, jest fantastycznym icebreakerem, budowaniem zespołu, budowaniem pewnego rodzaju jakby wspólnoty projektowej, nie? A potem jak to przekładacie jeszcze dalej na potem projekcie? Na przykład dużo łatwiej jest sprzedać warsztaty, już faktycznie projektowe, bo my od początku mówimy, że to, co dzisiaj zaprojektujemy, nie jest jeden do jeden tym, co zrobimy. To chodzi o to, żeby w ogóle wpaść na właściwy tor. Jakby głównym problemem, jaki miałem w pracy, to było właśnie to, że coś robiliśmy, a później klient mówił, nie, to w ogóle nie to. Więc mówimy na końcu klientowi, tak pracujemy, możemy wam sprzedać, możemy do was teraz przyjechać, możemy wam to sprzedać, możemy z wami projektować, możemy projektować z użytkownikami. Jak dorzucicie do tego wszystkiego badania z użytkownikami, to efekty będą jeszcze lepsze, bo zobaczcie, dzisiaj 3 osoby od was, 3 od nas i 6 osób doszliśmy do czegoś takiego. A jak spytamy ludzi, czego potrzebują i zrobimy na przykład kilka sesji po 6 osób, to jeszcze dojdzie nam 40 parę osób i będziemy mieli jeszcze lepsze insighty i jeszcze lepiej to zrobimy. To po prostu otwiera klienta w ogóle na design i pozwala jakby tym operować. Nie?
do czego potrafią dojść w bardzo krótkim czasie. Dokładnie i to tak wygląda, że przez pierwszą godzinę jest trudno, ale pierwsza godzina jest o nich, bo to oni piszą na karteczce, nie muszą się przed nikim spowiadać, nie muszą szczególnie o tym opowiadać. Ja zaczynam to grupować i układa im się to w głowie. W pierwszej godzinie dzielę ich na grupy i wtedy zaczyna się praca, dyskusja i oni się zupełnie otwierają. Najbardziej sceptyczne osoby wychodzą najbardziej w ogóle podjarane na końcu tego całego warsztatu, no bo przecież były brawa i przecież wszyscy im pogratulowali, to przecież było super. I zazwyczaj jest super, to nie jest tak, że my ich w coś wkręcamy, tak? Zazwyczaj to wychodziło super. Okej, ostatnie pytanie. Okej, to ja tylko skomentuję. W takim razie to, co pokazałeś, ja rozumiem tak jako bardzo fajną metodę na to, żeby wyciągnąć od klienta pełne zrozumienie tego, co on chce zrobić i zmniejszenie ryzyka, zwłaszcza przy projektach fixed price, tak, gdzie odwieczny problem jakby tej branży jest taki, że klient nie wie, co chce zrobić i jak to zrobimy, to się okazuje, że nie o to mu chodziło. Także tak, mój komentarz. Okej, no właściwie po to to jest, tak? Żeby wpaść na ten właściwy tor. Ja mam jeszcze krótkie pytanie. Czy ty jakby rozróżniasz projekty aplikacji i usług jako takich? Bo, tak, ja tę metodę przetestowałem też na usługach niecyfrowych i to był jakiś tam największy eksperyment dla mnie. Kluczem jest dobranie dobrych zmiennych na tych osiach, bo to jest różne dla usług i kluczem jest wybranie już wcześniej zastanowienie się przeze mnie jako moderatora, co będziemy projektować, co będzie tym elementem, tym głównym elementem, który nas nakierunkuje na to, że później nie przestrzelimy w projekcie. I dlatego w tym design kick-offie jest jedna wada, poza tym, że to jest świetna metoda i długo nad nią pracowałem i wreszcie się udało to robić, to jest to, że ona jest bardzo zależna od moderatora. I mi się udało wykształcić u nas w firmie kilku moderatorów i te warsztaty są już prowadzone i to jest robione, ale w usługach niecyfrowych faktycznie miałem na początku różne efekty, ostatecznie mi się udało do tego doprowadzić, że jak dobrze przemyślę dzień wcześniej w domu, to wychodzi ok. Dzięki. Super, dziękujemy, brawa.